Kolejne transporty ze sprzętem wojskowym docierają na Białoruś. Liczne wojskowe konwoje i eszelony zaobserwowano w okolicach miasta Homel, ale także w pobliżu Brześcia, czyli bardzo blisko naszych granic. Dzisiaj w godzinach popołudniowo-wieczornych na kanale pojawi się nagranie z najnowszymi informacjami dotyczącymi kryzysu na linii Zachód-Rosja, na które już teraz serdecznie zapraszam. Trzymajcie się i do usłyszenia.